Święty Piotr Apostoł, pierwszy papież. W małym miasteczku Kafarnaum, nad brzegiem jeziora Genezaret, żył rybak o imieniu Szymon. Szymon był dobrym człowiekiem, chociaż niestety czasami działał nieco pochopnie. Szymon ciężko pracował i troszczył się o rodzinę. Był żonaty i wiemy, że mieszkała z nim jego teściowa. Miał również brata, Andrzeja, i to właśnie on przedstawił go Jezusowi. Nie mogę uwierzyć, że tak świetnie udał się nam dzisiejszy połów. Całą noc łowiliśmy bezskutecznie, a potem ty się zjawiłeś, mistrzu, i nasze sieci się zapełniły. Nawet nie wiem, jak ci za to dziękować. Może oddamy ci połowę zysku z tych ryb? Nie trzeba. Nie jestem rybakiem, ale sprawię, byś odtąd ludzi łowił. Chcesz, abym łowił ludzi? Co to oznacza? Chodź, a sam się przekonasz. Szymon zostawił wszystko. Sieci, łódź, rodzinę i poszedł za Jezusem. Szymon i 11 innych mężczyzn zostało najbliższymi uczniami Jezusa. Nazywamy ich apostołami. Ludzie różnie mnie nazywają. A ty? Kim jestem według ciebie? Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Szymonie, od teraz będziesz miał na imię Piotr, co znaczy skała. A na tej skale zbuduję mój kościół. Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Ze wszystkich apostołów to Piotr najbardziej pokazał w Ewangelii swoją ludzką naturę. Piotr oddał Jezusowi całe swoje serce i gorliwie go naśladował. Ale tak jak każdy z nas, Piotr nie był doskonały. Czasami był słaby i pełen strachu. Kiedy Jezus został aresztowany i postawiony przed sądem, Piotr bał się przyznać, że jest przyjacielem i uczniem Jezusa. Ty jesteś Jego uczniem. Poznaję cię. Jestem przekonana, że byłeś z Jezusem z Nazaretu. Czy ty przypadkiem nie jesteś Jego apostołem? Ale to nieprawda. Kłamiesz. Pomyliłaś mnie z kimś innym. Jasne. Jestem przekonana, że to jeden z nich. O, Panie mój, Boże mój wszechmocny, co ja zrobiłem? Przebacz mi. Wiesz, że jestem słaby i boję się. Przebacz mi. Po zmartwychwstaniu Jezusa, Piotr i inni apostołowie zaczęli opowiadać o nim ludziom. Chrześcijaństwo z Jerozolimy rozprzestrzeniło się na całą Palestynę, a potem na cały świat. Piotr kierował kościołem. W końcu udał się do Rzymu, aby tam kontynuować nauczanie i pomagać chrześcijanom. Podania mówią, że kiedy w Rzymie zaczęły się prześladowania, chrześcijanie błagali Piotra, by opuścił miasto i ocalił życie. Co to za światło? Tak się objawiał Jezus. Panie, to przecież ty! Dokąd idziesz, Panie? Gdziekolwiek idziesz, ja chcę iść z Tobą. Do Rzymu, by mnie znów ukrzyżowano. Dobry pasterz oddaje życie, aby ocalić każdego, zwłaszcza grzeszników. Chrześcijanie w Rzymie potrzebują pasterza. Proszę Cię, przebacz mi jeszcze raz, mój Panie. Dla Ciebie wrócę do Rzymu. Tam, gdzie moje miejsce. Piotr zmarł w Rzymie jako męczennik. Wiele lat później na miejscu jego śmierci wybudowano Bazylikę Świętego Piotra, najsłynniejszy kościół na świecie. Z tego miejsca następca Piotra, papież, wciąż kieruje kościołem.